Cześć, z tej strony Asia, witam w piekiełku i witam wraz z moimi gośćmi, którzy za chwilę się przedstawią, a są to twórcy gry, która właśnie pięknie już czeka na stole, bo albo już widzieliście, albo za chwilę zobaczycie walkę, czyli najciekawszą część rozgrywki. Porozmawiamy trochę o tej grze, o kampanii, która odbywać się będzie na Kickstarterze. Oczywiście chodzi o grę Eon Trespass Odyssey. I siedzę sobie w obecności Marcina i Mateusza. Cześć. Cześć. Witamy. Dwie trzecie Into the Janusz. Ostatnio miałem to samo, tylko ktoś inny siedział tam na... Tak, dokładnie. W rozgrywce zobaczycie brakującą część. Brakującą część. Czyli brakującego człowieka. Nasze serce, tak. Okej, okay, powiedzcie czym się zajmujecie, jakby jaka jest wasza rola, jeśli chodzi o powstanie. I od razu zapytam, skąd pomysł na grę, jak długo to trwa i czy te założenia, które gdzieś tam mieliście na początku, czy one rzeczywiście udało się przełożyć na planszę, na miniaturki, na to wszystko, co jest? To zaczęliśmy ponad 3 lata temu. Pomysł się zrodził ze świata, z koncepcji na świat, z chęci zrobienia gry planszowej, która miałaby w sobie te wszystkie elementy, które poruszały mnie jako dziecko, żeby to była prawdziwa gra przygodowa, żeby gracze mieli wpływ na to, co się dzieje na planszy, ale żeby rozgrywka była taktyczna, nie była losowa. No i bardzo długo męczyłem się z koncepcją, jak zawrzeć tę mechanikę. No i tym punktem przełomowym było wymyślenie tej naszej grunotnie nazywanej Inverted Combat Paradigm, czyli tej mechaniki Tiskelionu, która sprawia, że gracze w trakcie rozgrywki mają coraz więcej opcji, że im bliżej śmierci są ich tytani albo potwór, tym więcej mają możliwości, tym są bardziej niebezpieczne. To sprawia, że walka jest intensywna i ekscytująca samego końca. Mm-hmm. Jeszcze była druga część pytania, co? Okej, okay, tak. Czy, ja zapytałam, czy założenie udało się przełożyć. Rozumiem, tak, że... Tak, rozumiem, no przeszło najśmielsze marzenie. Super. Okej. Okay. Czyli projektant odpowiedzialny za to wszystko, czym jest gra pod kątem mechanicznym. Mm-hmm. A także scenarzysta. A też jest tak. Oj, tak. No pakuje tak. Też paczki w filmie tego. Człowiek od wszystkiego. Może nie od wszystkiego. Nie da się. Nie od wszystkiego. Mateusz, Mateusz też tak. Ma swoją sporą rolę. Ja zajmuję się szeroko pojętą stroną graficzną gry. To znaczy część ilustracji z moich, design artystyczny gdzieś tam przyszedł przez moje ręce. No i też zajmuję się jakby, że tak powiem, kierowaniem naszych grafików, artystów 3D. We właściwą stronę, gdzieś tam nadzorowaniem tego procesu razem z Marcinem oczywiście. Którego gdzieś tam w głowie wszystkie te stwory powstały swego czasu i staramy się jak najlepiej tylko możemy przelać. Co ty masz w głowie, że stwora o 100 rękach i mało tego te ręce, to są wewnętrzne organy. Sobie to pytanie, ale to zabawne, bo ten stwór jest najbardziej mitologiczny, bo są studenci giganci w mitologii, tak? To jest po prostu nasza interpretacja, ale sam pomysł na to, żeby się składał stwór ze studą, no to już istnieje od starożytnej Grecji. Mm-hmm. Okej, okay. Wygląda faktycznie świetnie. Jedna z ulubionych moich figurek tutaj. Resztę musicie zobaczyć i zaznaczę, że to na stole jest prototyp. To jest prototyp, To jest wszystko. To wszystko będzie jeszcze lepsze. No. Staraliśmy się jak najlepiej oddać to, co mamy, ale karty będą grubsze, plansza będzie lakierowana, tokeny będą wycięte w precyzyjny sposób, te były wycinane ręcznie. Nie widać. Nie widać, ale chcę powiedzieć, że wkładamy, co możemy, wszystko wkładamy w ten jeden, jeśli to ma znaczenie jakiekolwiek, natomiast jeden z lepszych prototypów, jeśli nie najlepszy, jaki przynajmniej przez moje ręce przeszedł. I nie mam tu na myśli tylko tego, że figurki są pomalowane, ale to dużo wnosi, bo rzeczywiście nadaje tu niesamowitego ducha. Okej. Okay. Strona graficzna, strona mechaniczna i jakby cała historia, czyli kreowanie tego świata. 3 lata tyle projekt trwał i jakby udało się z efektem wow zadowalającym osiągnąć to, co sobie założyłeś, tak? Tak? Dla kogo jest to gra, o czym, kto tutaj siada i gra i czuć się będzie dobrze? Wiesz co, to jest gra dla graczy, tak? Nie ukrywamy tego, że osoba, która zaczyna dopiero swoją przygodę z planszówkami, może się tutaj troszeczkę zgubić, bo to jest taka gra, taki Mount Everest, nie chodzi o trudność, ale to jest taki
aby wyssać z niej wszystko, jakby co najlepsze, to już trzeba raczej być ograny. Trzeba czerpać z niej najwięcej przyjemności. Trzeba być troszeczkę ogranym, ale też trzeba się zaangażować, bo jak mówię, no to nie jest... To jest gra kampanijna, więc nie skończysz jej w jeden wieczór, tylko musisz no, dążyć do rozwiązania fabuły. Poza tą planszą. Tworzymy drugą planszę w grze. Planszę Krety, gdzie pływamy naszym statkiem Argo. Przeżywamy przygody, rozwijamy technologię. Tysiąc rzeczy się tam dzieje. Jest po prostu bardzo dużo elementów, które się zazębiają. Mhm. Więc może to jakby jest tym, tą odpowiedzią. No, no, czy to brzmi jak coś, co byście chcieli robić? No, to jest gra... Oddzięczy się waszemu angażowi czasu no poprzez naprawdę niezapomniane przeżycie, moim zdaniem. Mm-hmm. Okej, okay. I teraz co otrzymuje gracz, czy też co otrzyma? No bo jakby to jest rodzaj obietnicy, startujecie na Kickstarterze, po kampanii ruszy proces gdzieś tam w którymś momencie produkcji. Co gracz, który wesprze, otrzyma w takim podstawowym pudełku? Mm-hmm. No tutaj nie ma wszystkiego. Tutaj jest 370 kart. To są karty do tego dema, nazywam preludem. Natomiast finalna gra będzie miała 1500 kart, około 30 figurek. Wszystko zależy oczywiście od tego, jak pójdzie nam dobrze i jakie stretch goal nam się uda. Więc to nie są finalne liczby, rzucam tak oscylacjami. Kilkaset żetonów, ponad 20 kości. Co jeszcze? Jest dużo no, kafelków, plansza, dużo tak, plansze. Tu rozumiem, też będą te planszetki. Tak, to będzie jedna długa, z nazwanego control boardem, więc też będzie. I te, o której wspominałeś, buduje się z takich planszetek, które będą jakby tworzyły tak, różne układy. Tak, więc jest, może tak, gra będzie ważyć 10 kilo. Jeśli wyznacznikiem mają być. Jeżeli pytasz mnie o element, no, tego będzie tyle. Co dostanie pod względem też scenariuszy, jakby ile tego wpakujecie w podstawkę, jeśli chodzi o rozgrywkę? Okej, to są trzy kampanie, nazwane cyklami u nas. Razem to jest około 200 godzin unikalnego kontentu. Rozumiem przez to mniej więcej tyle, że każda kampania, przejście każdej kampanii będzie trwało troszeczkę mniej niż 50 godzin. Podczas przejścia danej kampanii trzeba zagrać drugi raz. Gra ma systemy, które sprawiają, że drugi playthrough będzie inny od pierwszego. Także to jest tutaj dużo rozgrywalności. Chcieliśmy znaleźć dobry balans pomiędzy fajną fabułą, która ma jakieś motywy przewodnie, starać się odpowiedzieć na jakieś pytania, nie być po prostu no, fabułą przygodową, a jednocześnie między tym, że ona jest troszkę modularna, tak? Że pewne wydarzenia, pewne decyzje graczy będą zmieniać to, co się dzieje. Mhm. Czyli przechodząc jakby drugi raz tę samą przygodę, nie będzie ona ta sama? Nie, znaczy... Sama przygoda, bo przygoda jest jakby najmniejszą jednostką opowieści. Sama przygoda może być taka sama, albo może się zmienić. Zazwyczaj jest tak, że podczas drugiego playthrough, rozgrywki w daną kampanię, nie zobaczysz w ogóle tych przygód, które miałeś podczas pierwszej rozgrywki. Natomiast to też jest na wyższym poziomie, czegoś nazywamy adventure hubami. To są zestawy przygód, które wokół pewnego wątku tematycznego się toczą, one mają sam własny swój początek i zakończenie i one też można pewne huby spotkać, pewnych nie w trakcie rozgrywki. Więc jak na każdym poziomie, a wokół tego jest jeszcze cała główna fabuła. Więc jest bardzo dużo wariacji podczas gry. Stąd też wiele godzin. Tak. Skąd się to wzięło? Jak się tworzy takie figurki? Jakby powiedziałeś, że jesteś za nie współodpowiedzialny, więc jak się to robi? Ja się tworzę. No przede wszystkim najpierw powstaje pomysł i to najczęściej jakby z pomocą... Jednak Marcin... Przybywa Marcin, tak. Najczęściej jest pierwszy opis potwora, czy też tana, czy też przedmiot, czegokolwiek, co musi zostać wyprodukowane. No później ktoś zdolny, jakiś zdolny grafik musi ten koncept przełożyć na papier. Czasem robię to ja, czasem jakby najczęściej mimo wszystko, bo jest tego bardzo dużo. Robią to jacyś graficy, których, że tak powiem, zatrudniamy, zlecamy ilustracje. Ilustracje powstaje, gdzieś tam są jakieś uwagi, w końcu kiedy jesteśmy zadowoleni z tego konceptu. No, zaczyna się proces tworzenia, jakby modelowania takiej figurki w 3D, w programie graficznym. No i wtedy no, trzeba jakby wszystko to zrobić. My dbamy o to, żeby było jak najdokładniej to zrobione, jak najprecyzyjniej, żeby ta jakość była największa, jak tylko jesteśmy w stanie osiągnąć.
Problematyczne jest to o tyle, że no, dużo jest takich obostrzeń technicznych, o które musimy dbać, żeby potem to się wszystko dobrze odlewało, żeby potem z tych elementów można było poskładać te figurki. No i efekt no, widać. No, wydaje mi się, że jest... Też tak myślę. Bardzo przyjemny. Czy te duże figurki, powiedzmy te trzy, które stoją sobie przede mną, one też znajdą się w tym coreboxie, o którym ja wspominałam? Tak. Czyli to jest podstawowa wersja. Tak. Tu nie mam wszystkich jeszcze figurek, które się znajdą w tym boxie. Jeszcze mamy takie łódki. Jeszcze mamy takie one... łódki. Ale nie, jeszcze są figurki, jeszcze których nikt nie widział. Dobrze. Co szykujecie już w samej kampanii? No, jakby powiedzcie, jaki wy macie pomysł na to, na przygotowanie kampanii w kontekście też polskich wspierających? Mm-hmm. No, z jednej strony zawsze jesteśmy, i we wszystkich kampaniach, które robiliśmy, to nie jest nasza pierwsza kampania, no, staramy się wychodzić do naszych wspierających, słuchać ich, rozmawiać z nimi, więc część tej kampanii też będzie zależna od nich. To jest, jesteśmy przygotowani na to, żeby nawiązać dialog ze wspierającymi i pewne rzeczy wprowadzić, które być może będą chcieli, żeby się znalazły. Z drugiej strony mamy, jak już wspomnieliśmy, niespodzianki, które chcielibyśmy wprowadzić jako stretch goal, zależnie od wysokości uzyskanej kwoty, uzbieranej kwoty. Ale będziemy też mieli inne sposoby odblokowania dodatkowych rzeczy, dodatkowego kontentu w grze, które nie są związane z programami finansowymi. Będziemy, tak jak w poprzedniej naszej kampanii, mieliśmy fajną zgrywkę NIMS Bingo. Mieliśmy planszę do bingo i różne fajne cele. Tak teraz też planujemy coś w tym kierunku. Mhm. Cena, jeśli chodzi o cenę taką, jak to, promocyjną za podstawę plus pewnie te stretch goale, które się odblokują. Jak to będzie wyglądało? No to będzie około 129 dolarów. 129,5. Około 129 dolarów. Tak. I to jest cena promocyjna o tyle, że no, gra prawdopodobnie trafi do sprzedaży sklepowej. Tak? Mm-hmm. Rozmawialiśmy już z kilkoma, bo mieliśmy zapytania odnośnie sprzedaży w retailu. No i po prostu marże, jakie nam proponują, przy jakich by wzięli, są nie do osiągnięcia przez nas przy kosztach produkcji, bo bardzo dużo naszej marży własnej poświęcamy na to, żeby właśnie wyprodukować kompletną grę, która ma te 200 godzin, ma tyle figurek, no to swoje kosztuje podczas produkcji. No więc szanse na to, że gra trafi do sprzedaży, tak, do sprzedaży detalicznej są bardzo niskie. Czyli Kickstarter. Tak. Okej. Okay. No dobrze, Kickstarter startuje, przypomnijcie mi? 9 września. Tak. Około, to takie zboczenie zawodowe, żeby nie mówić nic wprost. O 20 naszego czasu. Tak. Jeśli jesteście zainteresowani, to oczywiście już datę znacie i termin znacie. Linka pewnie zostawię gdzieś pod spodem. Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania, to też śmiało w komentarzach, bo myślę, że tutaj przy współpracy coś tam będziemy odpowiadać i starać się rozwiać wszelkie wątpliwości. Cóż jeszcze mogę zapytać? Jaki macie próg, żeby pojawiła się polska wersja językowa? Bo wiem, że takowy przewidujecie. Tak, to jest bardzo skomplikowana sprawa, bo typowe nakłady dla wersji językowej, dla w ogóle, przynajmniej takie, jakie dostaliśmy z wytycznych fabryki, to są 1500 sztuk. Mhm. Natomiast, więc to byłby taki start do rozmowy o tym. Natomiast no, przy wzroście ogólnej liczby produkowanych egzemplarzy te koszty, bo kiedy się produkuje grę, niektóre elementy są wspólne dla wszystkich edycji, niektóre nie. Dokładnie. Więc wraz ze wzrostem ogólnej liczby wyprodukowanych kopii też spada ostatecznie cena tych jednostkowych. No, jakby trudno jest nam teraz powiedzieć dokładną liczbę. No, przy 1500 wspierających z Polski na pewno byśmy mieli edycję polską, no ale postaramy się, żeby to było mniej, tak? Żeby to czyli po prostu zeszło. Trzeba śledzić jakby kampanię, tak, bo to będziemy gdzieś tam będzie się będziemy, zmieniało. Tak, będziemy to informować, zresztą też wspominaliśmy o tym już wcześniej, że chcielibyśmy zrobić wersje językowe polską i kilka innych, tak naprawdę mieliśmy dużo zapytań o to. No to wszystko się rozbija o nakłady. Tak. Dokładnie. Naprawdę. Ile osób zechce posiadać tę grę w swojej kolekcji? W porządku. To jest jakby, myślę, na tyle jasna odpowiedź też dla widzów, że to rozumieją.
Na pewno w Board News pojawi się też jakby informacja taka aktualizująca, jak wygląda kampania u Was. I cóż, co w takim razie za przekaz dla potencjalnych wspierających z Polski? Wspierajcie nas. Tak naprawdę być może te niespodzianki, które się pojawią w kampanii, Was pozytywnie zaskoczą. I to może będzie coś, co sprawi, że będziecie chcieli nas wesprzeć. Ale generalnie no, pracowaliśmy nad tym bardzo, bardzo długo. Włożyliśmy w to bardzo dużo serca, bardzo dużo pracy, bardzo dużo własnych oszczędności. Więc staramy się dostarczyć jak najlepszy pakiet przy jak najniższej cenie możliwej dla tego, dla ilości zawartości w grze. Więc no, jeżeli jesteście w jakikolwiek sposób zainteresowani, to może być ten moment, jedyny moment, kiedy będziecie mogli nabyć, wesprzeć. Mm-hmm. Więc wspierajcie. No. Co mogę powiedzieć? Gra do wspierających gra ma trafić no, na pewno w przyszłym roku, mniej więcej w jakim czasie? No, będzie to już czwarty kwartał. Końcówka roku. Tak, najwcześniej. No, chyba. Przy takich gabarytach jakoś niespecjalnie to dziwi. No, gra jest bardzo zaawansowana. Różne rzeczy są w różnym stopniu zaawansowania, ale jesteśmy dalej niż bliżej. Tak. No, figurki na przykład są skończone. Mm-hmm. Czyli biorąc pod uwagę te zmiany, o których wspominałeś, Marcinie, czyli ten jakby odpowiedź Wasza na słowa ze strony wspierających, to zmieńcie albo coś modyfikujcie, odpowiecie na to i wtedy tak, no bo to jest pytanie, znaczy nie chciałbym też dać zrozumienia, że będziemy wszystko zmieniać. Nie. Rozumiem. Natomiast pewne rzeczy możemy uwzględnić. Jesteście na to otwarci i to jakby przewiduje ten... W tym momencie gra jest na takim etapie, że jest możliwość takich modyfikacji mniejszych lub większych, jeśli uznacie, że... To jest też interesujące pytanie, bo wersje językowe też mogą wpłynąć na wydłużenie się lub tam skrócenie okresu, kiedy gra zaznaczamy. To proszę bardzo. Jasne. Dzisiaj pobawimy się z naszym pierwszym potworem, Hekatonem, o 100 rękach. Swoją drogą można się doliczyć tych rąk, ponieważ nawet nie widać tego w tej chwili. Nie wiem, gdzie w tej kamery pokazywać, ale... Możesz spróbować to. Mogę spróbować tutaj, no będzie ciężko, bo jest przyczepiony, ale w każdym razie musimy uwierzyć na słowo. On ma od spodu, również ma ręce, które się układają w jego organy wewnętrzne, także między innymi serce. To taka ciekawostka. Taka ciekawostka. Okay. I to jest potwór, który jest jakby z pierwszego poziomu. Pierwszy powiedziałeś, bo jest po prostu easy. Tak, no jest, nie jest najłatwiejszym potworem w grze, ale jest to taki dosyć bazowy scenariusz, który teraz rozegramy. Mhm. Hekaton jest pierwszego poziomu, jest tutaj wyposażony w jedną trade kartę, która powoduje, że jeśli próbujemy go atakować i nie trafiamy, to on nas rani. Samym Hekatonem sterujemy dzięki kartom AI, które no jakby są takim systemem sztucznej inteligencji, która kieruje potworem. No i będziemy próbowali ranić jego tutaj karty BP. Body parts. Jasne. Mamy cztery tytany. Każdy jest nieco inny, ale no to powiedzmy, że nie będziemy się zagłębiać w tego szczegóły. Tak. Każdy ma trochę inny ekwipunek. Jasne, macie przed sobą statystyki, dokładnie. Te karty będą o tym decydować i to tutaj są te pomiarki, które wskazują? Tak, to znaczy to jest Triskelion, czyli takie serce naszego systemu. Opiera się na trzech statystykach. Rage'u, który odpowiada za głównie za atak. Danger, czyli pewna forma liczenia obrażeń, nie taka oczywista, no, zaprezentujemy to za chwilę, i Fate, który odpowiada nam technicznie za aktywację różnego rodzaju umiejętności, a dodatkowo no, jest rzeczywiście przeznaczeniem, które staramy się w jakiś sposób odzwierciedlić w rozgrywce. Co do samej planszy, startujemy tymi czterema tytanami w rozstawieniu zgodnie ze scenariuszem z podręcznika. Na planszy znajduje się sporo kolumn, które czy jakichś ruin, w które jeśli zostaniemy wepchnięci albo jeśli wepchniemy nie potwora, no to jest szansa, że zadamy jakieś obrażenia albo że my otrzymamy obrażenie. I na planszy znajduje się również miasto, które jeśli nam się uda obronić, to
to lepiej dla nas. Tak, tak. Jakby odzwierciedlamy tym mechanikę walki z wielkimi potworami, one zawsze lgną do miast, do osiedli ludzkich, więc często na planszy znajdzie się więcej tego rodzaju zabudowy. To jest fajny teren, zupełnie zmienia sposób rozgrywki, ponieważ trzeba go aktywnie unikać. Tak? Nawet jeżeli wygramy z potworem, ale duża część miast czy wiosek zostanie zniszczona, to my poniesiemy konsekwencje poza bitwą. Mm-hmm, mm-hmm. Czyli waszym zadaniem jako tytanów, czy też waszym zadaniem, bo gracze sterują tytanami, tak? Jest chronić w tym przypadku tak mocno na skróty miasto. Tak. Rozgrywkę zaczynamy decydując o tym, który z Argonautów, czyli który tytan pod jego władzą będzie... Miał żeton priorytetu. Żeton priorytetu, potwór ma swoje AI, ma swoje zachowania i będzie na różny sposób się zachowywał, mhm. Natomiast częściej będzie atakował osobę, która ma żeton priorytetu. Aha. Potwór wie, kto mniej więcej jest dla niego największym zagrożeniem i na nim będzie skupiał swoje ataki. Mhm. Na początku rozgrywki i znów w tym scenariuszu wszyscy zaczynamy z zero rage'a, z zerową wartością szału, więc technicznie wszyscy jesteśmy na równej stopie, wszyscy jesteśmy równym zagrożeniem. Normalnie w grze ta wartość byłaby na starcie bitwy już różna. Różne rzeczy podczas przygód i eksploracji sprawiłyby, że te wartości na Triskelionie, wchodząc do bitwy, byłyby różne. Więc byśmy nie mieliśmy wyboru, kto dostaje ten żeton, tylko byśmy musieli ustalić, kto go dostaje. Rozumiem. Mhm. Więc ma to znaczenie, ponieważ... Będzie to zmieniało tak. Później, jak wygląda walka, jasna sprawa. Mhm. Okej. Okay. Walkę zaczyna potwór, jak to zwykle bywa, żeby było fair. I zaczynamy od pociągnięcia karty AI. Mhm. Co tak mamy? Cold Open. Tak, to jest jeden z mocniejszych ataków potwora w talii. Czemu nie tak na początku? W talii pierwszej. Ponieważ to jest fajne nawiązanie. Jakby ta Cold Open to jest fajny smaczek dla ludzi. I tak, może znowu będziemy wyjaśniać w biegu. To jest jedna z silniejszych kart, silniejszych jego ataków w talii 1. Ponieważ każdy potwór ma kilka talii. Mhm. W trakcie gry potwór będzie się zmieniał. Ten potwór będzie się zmieniał za każdym razem, kiedy dostanie ranę. Aha. Za każdym, kiedy dostanie ranę, będzie się to był silniejszy, będzie go ciężej znowu zranić, a jednocześnie będzie miał coraz więcej nieprzyjemnych sztuczek w rękawie. Okay. Czyli najlepiej ten atak zrobić bardzo szybko, silny, o ile jest to możliwe, żeby jakby zamknąć sprawę możliwie szybko. Czy jest to możliwe? Wiesz co, właśnie, to jest interesujące, bo nasz system walki opiera się na ciągłej eskalacji, na ciągłym wzroście napięcia i siły. W związku z czym, w przeciwieństwie do większości gier tego typu, większości jakichś dungeon crawlerów, i potwór, i tytani stają się silniejsi, mają więcej opcji, im bliżsi im dłużej, są śmierci. Im dłużej grają. Im dłużej tak. Trwa bitwa. Rozumiem. W związku z czym bitwa trzyma w napięciu do samego końca. Bo sytuacja może się bardzo szybko zmienić, jeżeli gracze nie będą uważni i tak, ostrożni. Tak, ponieważ zadanie tych pierwszych ran jest łatwiejsze niż zadanie tych późniejszych. Tak. Z uwagi na to, że on się staje twardszy. W tej sytuacji, tak. Więc można próbować szybko wskoczyć, ale jeżeli to się nie uda, to będzie. To się obróci przeciwko nam. Mm-hmm. Może tak. Rozumiem. Dobra, no to Cold Open, musiałem świetnie zacząć. Decydujemy o tym po kolei, jak działa taka karta AI. Decydujemy o jakimś celu ataku. W tym wypadku mamy tutaj kilka opcji. Sprawdzamy po kolei, jeśli któraś spełni warunek, no to jej używamy. Tym samym pierwszy cel, jaki wybiera nasz Hekaton, to jest najbliższy tytan przed nim w zasięgu. Mhm. W tym wypadku... Wszyscy stoją dla mnie jednakowo. Nie, widzisz, to jest o tyle ważne. Potwór ma przód i tył. Okej, okay. W związku z czym teraz widzę. Tak. Czyli zawsze... on nie bez kozery jest odwrócony w jakąś stronę. Tak, mhm. Więc te tytany są przed nim. Tak jest, w tej sytuacji jasna sprawa. Dobra, czyli teraz spośród tych dwóch, który będzie najbliżej, skoro stoją nadal dla mnie tak samo? Żeby rozsądzić to, znów, to pytanie... żeby to rozsądzić, patrzymy na to, kto ma żeton priorytetu. I patrzymy zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. No co jest dla nas fortunne, bo potwór zaatakuje tamtego tytana.
A nie będzie atakował tego w bliskości miasta, tak? To by było, to by było znacznie dość gorzej, gdyby... Tak, jasne. Dokładnie tak. Dobrze, poziom, na poziomie pierwszym Hekaton ma 6 ruchu i jego atak wygląda w ten sposób, że rusza się i atakuje. Tym samym wykonuje ruch, który, żeby w jak najkrótszym czasie, w jak najmniejszej liczbie ruchów dotrzeć do swojego celu, tak? No i potem go atakuje. W tej sytuacji, jeżeli w tej sytuacji możesz dotrzeć na dwa sposoby w tym samym, w tę samą odległość, wtedy my mamy możliwość decyzji, jak chcemy. Którą drogę wybieracie? Którą drogę wybieramy. Dobra. Tak? Więc wydaje mi się, że optymalniej dla nas będzie, jeżeli zaatakuje od tej strony. No dobrze, no to wykonaj. Tak. Okej. Doszedł. I teraz ja jeszcze zapytam. Sześć ruchu to są te, to, jakby to jest ruch o jedno pole? O jedno pole, z tym, że figurki, które mają większą podstawkę, nadal ruszają się o jedno pole, więc to jest jeden ruch. Jasne? To jest jeden ruch i to jest jeden. Więc prosił się o trzy, mógłby dwa razy dalej dotrzeć. I jeszcze o sześć, ale już ma, już jest przy tak, nie, więc nie potrzebuje dalej. Nie, tak, nie ma ruchów po diagonali, to są tylko prostopadłe. Okay. Dobra, atak? Dotarł do celu, styka się z podstawką tytana, więc może wykonać atak. Atak to jest liczba kości, którymi atakuje, czyli jakby jego speed. To jest prawdopodobieństwo uniknięcia tego ataku. Tak. W tym wypadku no, 50% szans jest na uniknięcie. Tak, ale jest... W momencie, tutaj mamy jeszcze dodatkową mechanikę, właśnie fejta, o którym wspominałem, gdzie gdyby tytan, który jest atakowany, miał tego atrybutu więcej niż 3 albo więcej, to ten atak byłby mocniejszy. Większą liczbą kostek byłby wykonywany. Tak, bo fejt jest troszkę obosiecznym mieczem dla graczy. Z jednej strony pomaga im przerzucać kości, pomaga im aktywować potężniejsze przedmioty, ale karty AI potwora odwołują się do niego i im wyższe jest przeznaczenie, tym on będzie nas wracał. Wykorzystywał będzie po prostu to, że tytan jest silniejszy. Tak, no nie, nic za darmo. Tak jest. No dobra, czyli nieaktywny gracz rzuca za tak. potwora, rozumiem? Nie, w naszej grze zawsze rzuca się za tytany, więc to nie jest rzut na atak potwora, to jest rzut na nasz unik. Aha, okej, okay. Tym samym. Czyli jakby on ma siłę cztery kostki. Tak. Prędkości, tak? Czyli atakuje jakby czterema kostkami i automatycznie trafia. Właśnie Marcin dostał 4 obrażenia, bo jakby bo zapisane jest, że każdy atak zadaje jedno obrażenie. Więc ale rzuca na obronę. Ale rzuca na unik. Na unik, tak, dobra. Tak, no niestety nie mam żadnego przedmiotu. Jak rozdzieliliśmy przedmioty, to nie przypadło mi nic obronnego, więc... Bez modyfikatora. Okej. No tak. No nie wyszło najlepiej. 15 to znaczy, że? Nie, każdy wynik patrzymy osobno. Aha. Jeżeli jest równy lub wyższy tej wartości, niż to unikamy. To tylko jeżeli jeden. Niższy, tak, więc to znaczy, tak, że w tej sytuacji to znaczy, rozumiem. Że moje zagrożenie, mój danger wzrasta o 3. Tak. Więc raz, dwa, trzy. Oznaczasz to sobie jasno. Tak. Jeżeli danger miałby wzrosnąć powyżej 9, to szansa na śmierć wynosi 50% na danym etapie. W tej chwili, za każdym razem, kiedy potwór nas zaatakuje i podniesie nam danger w jakikolwiek sposób, sprawdzamy tabelę dangera. Mhm. Te 4 tytany, które tu mam przed sobą, mają taką samą tabelę. Mhm. Natomiast inne tytany w grze, które można wynaleźć i później stworzyć, będą miały różne tabele. Można też tworzyć w różnych miejscach na statku, można tworzyć innego rodzaju tabele, które można modyfikować te postacie. Mhm. Okej, okay, zdradzasz już, co czeka graczy dalej. To jest nic jeszcze. Dobra. To jest fajny, bardzo fajny element tego systemu. Te dwie tabele, za chwilę będziemy rozmawiać tej drugiej, i możliwość ich modyfikacji, dostosowania tytanów do przeciwnika, z którym się mierzą, ponieważ no, gra nie będzie łatwa. I nie dlatego, że potwory zadają dużo obrażeń, czy jest ciężko je zranić, ale dlatego mają różne specyficzne mechaniki, które będą wymagać od graczy innego zupełnie podejścia. Podejścia. Innego zachowania, więc i po to tam te modyfikacje i w ogóle możliwość. Dokładnie. W każdym razie teraz muszę wylosować kartę traumy. I w związku z tym patrzę... Dlatego, że dostałeś ranny. Gdybyś nie dostał, nie musiałbyś. Tak, gdybym nie dostał dangera od tego ataku potwora, nie musiałbym tego robić. Patrzę zawsze na tę tabelę. Ta tabela mówi mi,
porównujemy poziom. Poziom z naszego Tiskelionu z tą tabelą i bierzemy tego rodzaju kartę. To jest najlżejszy rodzaj traumy, trauma pierwszego poziomu, to jest Tatalia. Dobrze. Więc po prostu biorę jedną kartę. To jest relatywnie delikatna karta. Ta karta Face Whisper oznacza po prostu, że zwiększam swojego fejta o jeden. Tak? Więc to jest może też od razu fajne miejsce, żeby to wyjaśnić. Danger to nie są rany. To ewentualnie są to rany. To zdecyduje, co będzie. Tak. I dużo traum jest pozytywnych. Tak? Ta gra jest o bohaterstwie. W związku z tym czasem, kiedy nas potwór uderzy, to nie zadaje nam rany, tylko nas wkurza. I możemy zrobić czujemy się innego. Bardziej epicko, że już teraz. Tak, albo można na przykład wylosować kartę, która da ci dodatkowy atak w tym momencie. Wow. Po prostu oddaje. Okay. W każdym razie to jest fajne, że wprowadziliście tutaj pozytywne też rzeczy, bo raczej bym się spodziewała samych złych. Nie, no właśnie gra polega na tym, że normalnie chciałabyś pewnie, żebyś uważała, że to są obrażenia, chciałabyś mieć na wartość jak najniższą. Patrząc na to tak bardzo na skróty, no to pewnie tak, każdy na to... A w tej grze nie jest tak. W tej grze chcesz mieć relatywnie, nie chcesz przekroczyć pewnego progu, ale chcesz mieć relatywnie wysokie te wartości. Mhm. Na przykład dlatego, ponieważ na karcie, każdy tam ma jakieś zdolności. Te zdolności mają progi aktywacji zależne od dangeru. W związku z tym, dopóki nie mam dwa lub więcej danger, nie mógłbym korzystać z tej zdolności. Aha. Z tej jeszcze nie mogę, ta już się odblokowała. Już się odblokowała. No jasne. To w tej sytuacji też inaczej zupełnie się patrzy na to. Dokładnie. Tak, no wszystkie te statystyki są powiązane i mają swoje właśnie plusy i minusy. Mhm. No w tej chwili Marcin wzrósł mu jeszcze fejt. I to w zasadzie kończy. Kończy losowanie traumy. Niestety dla Marcina Tytan. Podpycha cię, tak? Po ataku, po tym jak już zada obrażenia, jeszcze coś robi. Tak. W tym wypadku jest to pushback 3, czyli przepycha Tytan. Przepycha. To jest ważne, bo w naszym systemie mamy dwa rodzaje. Przepychania, że tak wyrażę. Pushback i knockback. Knockback po prostu odepnął moją figurkę. Pushback oznacza, że moja figura jest odepchnięta, ale potwór idzie za mną. Czyli po prostu wyprowadza mnie, więc tutaj o trzy pola. Raz, dwa, trzy. Mm-hmm. I potwór też idzie o trzy pola. Raz, dwa, trzy. Wchodzi na kolumnę. Jeżeli potwór wchodzi na kolumnę podczas swojego ruchu, nie że my go wepchniemy, po prostu ją niszczy i tyle. Nic mu się nie dzieje. To samo będzie z miastem, dlatego tak trzeba bardzo, bardzo uważać. Okej. Okay. Gdyby ci nie zadał ran, to rozpatrujemy dalszą część tej karty? Jeżeli to jest nazywane full evade'em, pełnym uniknięciem, więc nie rozpatrujemy karty. Okay. A do tego niektóre może mieć fajne zdolności albo efekty z kart, które pozwolą nam wykorzystać ten moment, żeby coś zrobić. Czyli tutaj sporo urozmaicenia, jeszcze im więcej rzeczy Tytan posiada. Dobra, no teraz nasza kolej, czyli Tytanów. Aktywujemy się w dowolnej kolejności, w sensie gracze decydują o tym, jak. Tak, bo... I trzeba tej kolejności trzymać? Nie. Nie, nie. To ma duże znaczenie, ponieważ gra używa tak nazwanych akcjami twardego koopu, czyli twardej współpracy. To oznacza, że możemy się wzajemnie wspierać. Nawet jeżeli nasz atak się nie uda, to zrobimy coś tym potworowi, co ułatwi walkę następnemu graczowi. W związku z tym dobieranie kolejności, kto na przykład ma atakować po kim, ma bardzo duże znaczenie. Domyślam się. Więc. Z racji tego, że każdy tytan ma inne zdolności, inne będzie miał w danej chwili statystyki, no to tak. Na przykład ten tytan ma bardzo potężną broń. Great Tree Club. Zresztą widać. Oj, tak. Na figurce. Natomiast ona jest relatywnie mało celna. W sensie rzuca się jedną kością, albo się trafia, albo się nie trafia. Czyli machnie, jak już uderzy to silnie, tak, ale może się. Tak. Jednocześnie ta karta się wyczerpuje na atak i później muszę ją jakby przeładować. Żeby jeszcze raz się zamachnąć, żeby mógł zaatakować, więc on technicznie atakuje co dwie tury, nie co turę. Więc każdy z tych ataków się liczy i dobrze byłoby, żeby ktoś potwora wystawił, zanim on zaatakuje, żeby mieć większą pewność, że zada mu się, że się go trafi. Bo później już zadaniem przy tej broni, zwłaszcza na początku, zadanie nie powinno być problemu, rany, natomiast trafienie może być. Tak, więc lepiej, żeby jakiś tytan mu potwora wystawił. Jeszcze trzeba mieć na uwadze, że w momencie, gdy któryś z tytanów wyprowadzi atak, wzrośnie mu rage i tym samym
Priority Token no, zostanie przekazany do Tytana z najwyższym rangiem. No, jeśli chcielibyśmy go utrzymać na naszym Herodotusie, no to on musiałby pierwszy wyprowadzić atak. Niestety no, nie dobiegnie, biedny. Więc musi to zrobić no, albo Marcin, albo tutaj. Po prostu ten najbliższy, bo ten ma za daleko. Tak. A ile ruchu mają? To jest jakiś standard, czy zaczyna. Nie, czy jest, dla tych postaci jest standard 5, natomiast inne postacie będą mogą miały mieć różne. Tak, dokładnie tak. Dobra. To nie jest wcale takie proste, zastanowić się, kto powinien zaatakować, bo właśnie musimy wziąć te różne fajne taktyczne rzeczy pod uwagę. Jeżeli Hekaton zaatakuje tamtego Tytana, może się okazać, że przepchnie go jeszcze dalej i wtedy pozostali Tytani będą już poza zasięgiem dotarcia w danej turze. Z kolei, no, tak jak mówiłem, wolałbym, żeby ten nie atakował pierwszy, no bo może mieć, ktoś jasne, może ułatwić. Jasne, wszystko, ta taktyka, strategia, zaplanowanie zadanie tego na przykład. Dobrze, więc rozumiem, że stworzyłem ja wystarczy. Już chyba tak. Tak, chciałbym, żebyś... Okej, no więc Ulyssa, no niestety jej poziom niebezpieczeństwa nie jest podniesiony, więc nie może, nie ma jeszcze żadnych zdolności, bo gdyby miała, mogłaby na przykład zaszarżować. No ale nie ma. Tym samym on po prostu musi wykonać prosty atak. Na szczęście jestem wyposażony we włócznię, która ma dwa zasięgu, czyli mogę atak. Nie muszę. Z dwóch pól nie podchodzić tak blisko. Jasne. Nie muszę, więc nawet jeśli byłby poza moim zasięgiem, nie, tak, jeśli nie to jedno w stanie dodatkowe dojść, mógłby się zatrzymać tutaj i atakować. Aha, tak. Więc jeśli mógłbyś mnie tam, tam poruszyć. Dobra. No i wyprowadzamy atak. Zaczynamy od podniesienia Rage'a, co w tej chwili wskakuje na jedyneczkę. Moja włócznia tutaj, na trójkącie mamy zaprezentowane statystyki każdej broni. No, tu są jej umiejętności, tu są jakieś słowa kluczowe, które też mają wpływ na różne rzeczy, ale tu są statystyki broni. Tym samym ta broń atakuje z prędkością 2. I ma szansę na trafienie plus 2, czyli dolicza się to plus 2 do wyniku, jaki rzucisz na kościach? Na każdej kości. Natomiast tutaj mamy wartość, pokaż, może będzie łatwiej, ile... A jakiś poziom szukamy z tej tabeli, tak? Poziom pierwszy. Hekaton ma poziom pierwszy, więc trafiamy go na 7 plus. Rozumiem. Żeby sobie ułatwić liczenie, tym samym, skoro mam modyfikator plus 2, no to trafiam go na 5 plus. Dokładnie tak. Dobrze. Więc... To jest wyższa matematyka. Tak. Cudownie. No pięknie. No, czyli niestety. Nie, to jeszcze nie jest klęska, z uwagi na fejta. Okay. Teraz Konrad może powiedzieć, no jednak chce, żeby trafił. Może wydać po jednym fejcie na każdą kość, którą chce przerzucić. Rozumiem. Każdą kość można przerzucić raz, niemniej jednak no... Los zdecyduje tak czy siak. Tak. Nie można dodać sobie jakby fejta, że okej, podnoszę o jeden czy podnoszę o dwa, tylko i tak przerzucę. Ale są inne rzeczy, które działają w ten sposób. Dobra. Dobrze. Podnosisz? Podnoszę, już troszeczkę straciłem wiarę w swój atak, więc wystarczy, że... Pamiętaj, jesteś tytanem, czy też dochodzisz nim, jesteś tutaj bohaterski. Tak, to tak jest teraz ten rzut. Wystarczy, że trafię raz, więc spróbujmy. Przerzut. Okej. Okay. No. Dziewiąteczka. Pięknie. Okej, więc mój atak trafił. No, będę musiał pociągnąć kartę Body tak Part. Teraz jest dobry moment, żeby opowiedzieć. Wyjaśnić tę tabelkę. Tak. Okay. Więc ta tabelka to tabelka Kratos, która jest związana z Rage'em. I to jest jakby serce tego systemu eskalującej się walki. Ponieważ za każdym razem, kiedy atakujemy i trafimy, możemy wykorzystać efekty z tej tabelki. Teraz im wyższy jest poziom Rage'a, tutaj możemy to zobaczyć, im wyższy jest poziom Rage'a, tym do większej liczby efektów mamy dostęp. Te efekty się stakują, te efekty się łączą, w związku z czym przy 6 lub więcej korzystamy praktycznie z całej tabelki. No to jest na pierwszym poziomie Rage'a, więc może tylko wykorzystać jeden z tych dwóch efektów. Tak, i czyli mogę zostawić token otwarcia albo przebicia. Tak. Jeden z tych dwóch tokenów. To są ogólnie niebieskie tokeny, w rąbie są nazywane tokenami
Kratosu, bo znaczy, odnoszą się tak. do tej tabeli. Tak, i to są te żetony, o których mówiliśmy, wspominając te akcje twardego kołowa. To są żetony, które Konadowi niewiele pomogą podczas tego ataku, ale zostawię je dla kogoś następnego. Więc może wystawić potwora, żeby go łatwiej trafić, albo może, mimo, nieważne jak atak się uda, może pewne pęknięcie w jego obronie spowodować, które sprawi, że kolejna osoba będzie miała łatwiej podczas ranienia. Więc teraz budujemy mój Kratos pól, czyli pulę kostek, którymi mogę zadać obrażenia. Okay. W tym momencie ja nie mam żadnych tokenów, więc... No nic stamtąd nie... Tak, nie. Więc nic mnie tutaj nie pomoże, nie wspomoże. Gdybym miał tutaj jakieś tokeny, te break, mógłbym zamieniać te potencjały na dodatkowe przebicia. Ale no, nie mam ich, więc no, jakby to nic nie pomoże. Sięgasz po dwie kostki, bo? Tak, bo jedną kostkę bazowo czerwoną mają te tytany. W standardzie? Dreamwalker, tak, więc one dokładają tę kostkę do puli. Druga kostka trafia z broni. Ta broń ma niestety jedną. Tylko, czyli to od statystyk tutaj będzie zależało. Tak, dokładnie. Inne rzeczy również będą mogły... Tak, na przykład Kratos również generuje na pewnym poziomie dodatkowe kości, żeby więcej obrażeń zadawać. Więc gdy mam zbudowaną tą pulę, no to patrzymy, w co trafiłem. Body part, w który trafiliśmy. One of a hundred. Szczęśliwie jest to... dosyć łatwe trafienie do wykonania, mimo mojego średnio udanego ataku mam szansę wciąż zranić Hekatona. Sama taka karta, no oczywiście tutaj przedstawia różne przypadki takiego ataku. W tym wypadku ten AT Field, czyli wartość, którą muszę przebić, to jest 1, więc no w zasadzie no praktycznie prościej się nie da. Tak. Wystarczy mi jeden break na jednej kostce, żeby A to rzucasz dwoma? Rzucam dwoma. Zmień, że te kostki mają pustą ściankę. Tak, mają nawet nie jedną chyba, a nie jedną. Dobrze. I teraz w zależności od tego, czy mi się to uda, czy nie, coś się wydarzy. Różne efekty mogą się wydarzyć, one są opisane tutaj na tej karcie. Dobrze. Czyli najpierw rzut i potem sprawdzamy, co dalej. Tak. Patrzymy wszyscy. Jest! No czemu nie? No przecież czemu nie? Ale jest okej. Okay. Jest jeden, tak. Jest jedyneczka. Tym samym zadaję obrażenie. Odcinam mu tę jedną ze 100 rąk. Jeszcze 99. Tak. Szczęśliwie bądź nie, w momencie, gdy... Czyli wtedy patrzysz na ranę. Tak. Nie, dlaczego nie walka? W sensie, jeśli bym się atak nie udał, nie zranił go. To Hekaton zareagowałby w ten sposób. Czyli wtedy jest znowu to odepchnięcie niestety, razem z podążaniem. Niestety o dziwo reaguje również, gdy go ranię. Tym samym podnosi mi fejta o 1, więc już jest 2. Tutaj gdybym go krytycznie zranił, tak, a dobrze, no i następuje eskalacja, tak, czyli w momencie, gdy ta karta trafia jakby do stosu, tutaj kart odrzuconych. Możemy go ułożyć. Jasne, ale to, to są jednocześnie obrażenia. Eskalacja zawsze jest rozpatrywana na takich kartach? Tak, w sensie zawsze, gdy zostaną... Gdy jest rana. Dobrze. Tak. Więc w tym wypadku w czasie eskalacji eskalujemy zarówno kartę AI, jak i body part. Czyli to jest nasze pierwsze obrażenie. I eskalujemy body part, czyli dokładamy po prostu wyższy poziom body part. I tasowanie. No. To też ma duże znaczenie. Ktoś na tę kartę trafi. To też ma duże znaczenie, mógł położyć tę dwójkę na górze, bo te karty są, jak widzicie, zakryte, więc nie wiadomo, co się pod nimi dzieje, ale... No, proszę bardzo. Jaki los? Tak jest. Już poziom pokazuje, że tu już jest będzie dużo. Tak, więc my mamy pewne informacje, czego się możemy spodziewać. Wiemy, że generalnie dwójki jest ciężej przebić niż jedynki. Jasna sprawa. Co tylko komplikuje Konadowi sprawę. Gdyby to była jedynka, to po ataku zostawiłby mi, przepraszam, opening, żeby mi ułatwić. A teraz możesz się zastanowić, czy to faktycznie zostawić opening, czy jednak break. Jednak jeszcze dodatkowo no musimy zeskalować AI, także w tym wypadku no jakby żadna z tych kart nie spadła, ale my po prostu odrzucamy jedną losową.
No i dokładam już wyższego poziomu. To zostaje. Tak, dobrze. Więc, no i tasujemy. Więc no, Hekaton stał się również bardziej agresywny, prawdopodobnie. To, o czym mówiłeś wcześniej, że im więcej jakby trwa, dłużej trwa walka, im więcej jest ran zadawanych, tym więcej można powiedzieć, że tytani się wnerwiają, ale i przeciwnik też. I to wszystko jakoś tak eskaluje, to jest dobre słowo. Dziękujemy. Potwory mają też swoje ewolucje. Eskalują podczas bitwy. I to jest jednorazowe dla tej bitwy. Jeżeli będziemy walczyć drugi raz z Hekatonem, on znowu będzie zaczynał od niższego poziomu eskalacji. Natomiast każda bitwa z danym rodzajem potwora sprawia, że on się zmienia na następną bitwę. Może będzie go trudniej trafić, jak na przykład patrząc po tej tabelce. Albo może też będzie miał dodatkowe traity, czyli cechy, które sprawiają, że... Na przykład jednym z traitów jest, że gracze nie mogą dobrowolnie wejść na jedno z pól dookoła niego. To zupełnie zmienia. To sprawia, że broń dystansowa albo włócznie są dobrym bronem przeciwko niemu. Mogą zmienić się też inne rzeczy. Mogą nawet dojść wydarzenia fabularne, które sprawią, że dowiemy się czegoś więcej. Na przykład Hekaton ma podróż do wnętrza Hekatona. Jako że wiemy, że to są wielkie potwory, po bitwie może się okazać, że Argonauci wyruszają na przygodę, żeby zbadać zwłoki tego stwora. Dobrze, no więc ostatnia czynność, która mi pozostaje, to zostawić jakiś żeton Kratosa dla kolegi. Ja wierzę, że kolega sobie poradzi, mimo że tutaj jest ciężka karta do przebicia i wspomogę go w trafieniu, czyli zostawiam opening. Dobra. I on sobie tutaj wybrał. Tak. To świetnie. Czyli jakby ten tytan i tak nie bierze teraz udziału, bo jest za daleko. Jeszcze nie wiemy, bo... A możesz go zmienić. Ja mogę sprowokować, bo są karty, które sprawiają, że ten potwór się porusza. Wróci, aha. Więc być może sprawimy, że on się przesunie. Mam taką nadzieję, że tak właśnie będzie. Więc... Tylko pytanie, od której strony go zaatakować? Z uwagi na to, że... No dobrze, no zrobimy delikatnie. No. To jest miasto, więc jeżeli on pójdzie w tą stronę, ale z drugiej strony jak tam, to będzie się No dobrze. Dobrze, pójdziemy tak. Raz, dwa, trzy, cztery. I zaatakuję go. Nie musisz wchodzić na to pole jakby z nim. Nie. Zaatakuję go. Wystarczy posłuchać. Czyli jeszcze jeden w zapasie, że tak powiem, ruch masz. Tak, no ale to już... Inaczej, z tym, że ruchu nie można dzielić, więc wszystkie już punkty nie pójdziesz ruchu, dalej, już nie pójdę dalej. Straciłeś, nie? Dobra. Chyba, że wykorzystam... Są karty, które pozwalają wykonać ruch poza ruchem, na przykład reakcji na potwora. W każdym razie atakuję moim tytanem, podnoszę rage o jeden. W tym momencie nie zmienia się priorytet, z uwagi na to, że musi być wyższy rage, żeby się priorytet zmienił. Jeżeli będziemy chcieli zmienić, kto będzie dostawał mocniej, to będziemy musieli zmienić kolejność rozgrywki. No ale to jest bardzo, bardzo prosta sprawa. Atakuję moją maczugą. Muszę ją stopować, odwrócić, żeby pokazać, że jest wyczerpana. Tak, bo mówiłeś, że jest użyta wtedy, tak jest. No i patrzymy, co się dzieje. Ja rzucam tylko jedną kością. Dodaję tego wyniku plus jeden. I... plus kolejny jeden, tak. Więc to mi zwiększa o 10% w tym momencie szansę. Jak widzisz po tabelce, można zostawić nawet 3 takie żetony, więc zwiększyć się o dość dużo. W grze są inne jeszcze rodzaje tych żetonów, ale... teraz ty atakujesz, poczekaj, wróćmy, ty atakujesz, a my wiemy, czy siła przeciwnika jest taka sama jak poprzednio, czy... Szansa na trafienie jest taka sama. Tak, on jest cały czas patrzymy na ten poziom. Tak, on jest cały czas pierwszego poziomu, dobrze. Natomiast szansa na to, czy go zranię, wynika z karty. Już z karty, która za chwilę. Więc zobaczmy. No nie jest to najlepszy, nie jest najlepszy wynik, więc no poprawię. Okay. Poprawię go mimo wszystko. Co no też rzucę na 5 plus. Dobrze, chuchna. Dobrze. Brawo. Dziękuję bardzo. Z trójki na jedynkę. Tym samym Marcin zaprezentował, jak właśnie w piękny sposób zmarnować tokeny, które zostały zostawione. Taka jest. W kooperacji. Nie wiadomo, co się wydarzy. Jednocześnie, z racji, że nie trafił
No, co prawda nie ma reakcji Hekatona, bo nie trafił w niego, ale nasz Hekaton jest... Ma traita, który powoduje, że jeśli się go nie trafi, to on rani. To wzrasta. Danger. Tak. To jest jeden z traitów, które może mieć, ale nie musi. Tak, bo te karty pewnie będą zmienne. Tak. I może być ich wiele. Okej. Okay. Na raz. Mhm. Jasne. No dobrze, to sytuacja robi się bardziej nieprzyjemna. Teraz możesz coś zrobić z... Tak, Filokterą. Tamtym. Czyli tamtą panią, która tak, jest tak, tak. Ona ma dwa rodzaje broni. Broń dystansową. Pistolet zrobiony z balisty, z triremy. I nóż świątynny. Natomiast jestem zbyt blisko, żeby wystrzelić z tej balisty. Pozostaje mi tylko albo się wycofać gdzieś do tyłu. Ale nie chcę tego robić, bo katan jest zwrócony w moją stronę. Więc pewnie zaatakuje mnie znowu. I wtedy znowu ucieknie od wszystkich innych. To będzie, więc zamiast tego... Raz, dwa, trzy i cztery. I zaatakuję go nożem. Nóż też ma jedną kość ataku, nie jest, ale jednocześnie nie jest tak dobry jak maczuga. Natomiast łatwiej jest nim znacznie trafić. Ma też zdolność, której w tej chwili nie będę korzystał. Zdolność poświęcania się, która pozwala mi szybciej, znaczy to jest może się wydawać kontrintuicyjne, bo używając tego przedmiotu podnoszę swoje statystyki i fate'a i danger, ale sprawia, że szybciej wejdę na wyższy poziom korzystania z umiejętności. Więc na przykład właśnie, to byłby przedmiot dla Kratusa, jeżeli nie dobiegnie, to mógłby w swojej drużynie mimo wszystko się troszeczkę podbudować przed walką. Znów, jedną kością, tam nic nie ma. Tak. Plus 3. Czyli niczego sobie tutaj nie dodasz, nie. Kwestia co będzie z tak, pożyciem. Ale mówię, to jest... Też chciałem nadmienić. Każda broń ma swoje zdolności. Ma swoje zdolności, statystyki, cechy i tak dalej. My nie gramy, to nie jest zupełnie podstawowa broń. Dodaliśmy trochę lepszą broń sobie, więc to jest dość dobry. Część rozgrywki już rozbudowanymi. Tak, tak. To jest dość dobry nóż. Ma aż plus 3 do precyzji, okay. Czyli na 4 plus 2. Wow. Trafiłem. Więc jak wspomniałem, mój rage wszedł na 1. Mhm. I mogę skorzystać tej zdolności pod koniec ataku. Teraz nic jeszcze nie robię. Jak widzisz, tutaj w polu ile tych kości mocy czy power dice będziemy mieli, mamy jedną kość plus jeden. To jest bardzo fajna rzecz. To jest po prostu jedno automatyczne przebicie. To jest tak, jakbyśmy mieli wirtualną czyli nie dodatkowa kreskę. Kość, tylko tak. Po prostu od razu jakby pewny... Tak, tak. Więc on by na przykład tamtą ranę poprzednią by zdał automatycznie. No teraz niestety mamy drugi poziom, więc zobaczymy, co tam się będzie kryło. Trafiliśmy w kostne płytki. To nie jeden. I tutaj jest bardzo, bardzo smutno w tym momencie. Tak, miałem tylko jedną kość. Czy jest w ogóle szansa, żeby ci taki wynik pokonał? Ile mamy tutaj na tych kościach? Nie, nie ma takiej szansy, żebym ten wynik pokonał. Ale tak bywa. Można się wspomagać jeszcze jakimiś rzeczami w tej chwili? Też nie masz. W trakcie rozgrywki. Tak, mam dwie kości. Tak, dwie kości. Mam szansę. Generalnie zdarzają się takie sytuacje, że nie można nic zrobić, bo jeżeli widzimy na przykład, że karta jest wyższego poziomu, a my jesteśmy dopiero co rozpoczęliśmy walkę, jest duża szansa, że nic nie zrobimy, tylko zrobimy sobie krzywdę. Czasem warto nie atakować. To nie jest gra, gdzie chcemy rzucać jak największą liczbą kości. To chcemy podejść taktycznie do tego. W każdym razie mam dwie kości. I jedno automatyczne. Tak, jest na to, no, moglibyśmy przeliczyć jakieś prawdopodobieństwo, ale... Nie w tym rzecz. No jest jedno pudło. No niestety. I tutaj już raczej nic, bo tu jest jeden. Tak. Gdybyś miał żeton, to rozumiem, tutaj sobie korzystasz, ale miałeś go. Nie było go w końcu. Zmarnował go ten punkt. Ach tak, poprzednio, jasne. To jest nowy tytan. Tak, mógłbym też mieć przerzuty do tych kości, ale też nie mam... Czyli nic tutaj niestety się... Tak, nic już niestety nie... No nie nic, bo oczywiście Hekaton oddaje. Tak właśnie. Podnosi mi... Na razie ta walka polega na tym, że... Tak, na razie, że dostajemy tak zwane chiry. Tak się mówi. Trzeba chyba powiedzieć to głośno. Więc tak, podnosi mój danger o jeden. Tak. I również... Boże. Nie, bo tam trzy. No tutaj dobrze. Cztery dangera. W tej chwili nie dostaję ran, to jest o tyle, nie dostaję żadnej traumy.
Więc jest... Jest stabilnie. Tak, ale ta karta trafia na discard, więc tak. Już wiemy, że póki co nie będziemy się musieli z nią mierzyć. Następne cele są jedynki. Dokładnie. Okej. Dobra, no Herodotusowi nie pozostaje nic innego jak gdzieś tam powiedz do kolegów, więc jakbyś mógł mnie... O 5. Przesunąć, raz, tak? Dwa, czyli po prostu się zbliżysz. To? Dokładnie. No i tyle, tak? Gdybym miał jakiś przedmiot, który pozwala mu coś robić dodatkowego, może gdybym miał na przykład ten silnik Aelopile, mógłby, może zaprezentujesz w kanadzie, mógłby wydać fate, czy dostać fate i stapować kartę, żeby dostać +2 do swojej szybkości i zbliżyć się jeszcze. Jeszcze o 2. Czyli są możliwości poza podstawowym ruchem, czy jakimś ruchem nawet rozbudowanym później na to, żeby jeszcze się poruszyć więcej, korzystając właśnie z takich rzeczy. Niestety nie jestem w to nie ten tytan. Uzbrojony. Nie ten tytan. Dobra, więc tura Hekatona. Hekaton został lekko ranny. Na poziomie pierwszym masz 10 obrażeń, więc jeszcze 9 przynajmniej. Daleka droga. Tak, więc będzie teraz on wykonywał swój atak. Widzimy, że szczęśliwie nie jest to ten atak drugiego poziomu, który wskoczył nam z eskalacji. Szansa, że będzie mniej niebezpieczny. Czyli dwie kostki? Tak. Bardzo ambitnie nazywający się atak punch. Pewnie spróbuję kogoś uderzyć. Tak. Wybieramy cel. Pierwsza linijka nie znajduje zastosowania. Nie ma żadnego tytana z przodu. Tak, jest odwrócony do was tyłem. Tak, więc ją pomijamy i patrzymy na drugą. Czyli druga niestety mówi, że najbliższy tytan w zasięgu wzroku. Zasięg wzroku to jest wszystko, co, poza... Około. Wszystko na całej planszy, co nie jest ukryte za jakimś terenem. Używamy, mamy line of sight. Mamy czyli można się ukrywać za terenami. Można się ukrywać za terenami. Aczkolwiek... Bo znów, może być tak, że albo nie będzie już części tytanów, część się poukrywa i nie będzie żadnego celu dla tej karty. Wtedy patrzymy tutaj, on robi coś, swoją rutynę. Jeżeli nie ma celu do ataku, to on robi coś sam z siebie. To są zazwyczaj bardzo nieprzyjemne rzeczy. Tak naprawdę w dużej mierze lepiej jest przyjąć na twarz te uderzenie. Ten na przykład... Niż pozwolić mu działać. Ta rutyna sprawia, że rzuca... Znudzony Hekaton rzuca kamieniem w nasz statek, w Argo, w którym pływamy. Zabierając mu jeden punkt kadłuba, statek zaczyna z 5. Jak te 5 punktów kadłuba spadnie, to przegrywamy całą grę. Możemy przegrać bitwę, możemy stracić wszystkich tytanów i grać dalej. Ale jeżeli stracimy statek, to jest koniec. W związku z czym czasem jest lepiej przyjąć uderzenie. Jest. Czyli lepiej się nie chować w tej sytuacji za kolumnami, żeby nie rzucał kamieniami. Okej. Okay. Dobra, więc w tej chwili dwa tytany są najbliżej w zasięgu wzroku Hekatona. Czyli ten ręcz oba Marcina. Aha. I tak się składa, że Priority Token decyduje, czyli... Rozumiem. Czyli niestety Filoktera. Ty decydujesz, kto jako... Najbliższy zgodnie z ruchem wskazującym zegara jest tym, który pierwszy się będzie aktywował. Tak, co jest, jest bardzo nieprzyjemne. Bo ona już troszeczkę dostała. Tego chcielibyście unikać. Chcielibyście unikać dostawania zawsze w tego samego tytana. Więc znów, atak na 10+ unika. To znaczy, że muszę wyrzucić 10 lub więcej, żeby uniknąć. Szanse są małe. Sprawdzamy jeszcze fate. Tak, mam jeden, także jeszcze jeden. No nie. Nie udało się. Więc 2 dangera. 6. W związku z czym patrzę na tabelę. Na szczęście jeszcze jest. Znaczy to już jest tak zwana major trauma, więc to jest mniej wesoło. Patrzysz po prostu na wyższy poziom, czy też sięgasz po wyższy poziom kart traumy. I teraz dopiero wiemy, co się dzieje. Tak, to jest karta Flood of Memories. To jest dobra karta dla gry. To jest karta, która wpływa na rozwój naszych postaci i Argonautów. To jest dobry moment, żeby o tym porozmawiać. Argonauci mają wspomnienia, mają karty wspomnień, one decydują o tym, jak postać się rozwija. Nie ma tutaj doświadczenia typowego w tego typu grach. Zdobywa się te karty wspomnień, tam zaznacza się nody, to są takie małe symboliki. Jeżeli się zbierze ich odpowiednią liczbę dla danej karty, to dochodzi do przełomowego wydarzenia, do przypomnienia sobie, co to wspomnienie oznaczało w naszym poprzednim życiu.
To znów może prowadzić do jakiejś przygody i do dobrania nowej karty wspomnienia. Jakby zaczynamy sobie przypominać, kim nasza postać była w przeszłości. Więc ta karta, to uderzenie, które dostałem, tak naprawdę przypomniało mi coś. Ta sytuacja z pola bitwy przypomniała mi coś i mógłbym dodać do jednego z moich wspomnień, na jeden z tych nodów, i aktywować zdolność z tej karty. Te karty wspomnień dają często zdolności do bitwy. Mhm. W związku z czym, no coś fajnego by się mogło wydarzyć. Gramy na razie bez zdolności. Zaczynamy, to jest pierwszy scenariusz, gdzie oni się wszyscy obudzili, więc jakby jeszcze nie mam żadnych wspomnień, więc no niestety nie daje mi to nic w tej chwili, ale z drugiej strony nic mi się złego nie stało. Tak, nie otrzymałeś to. Co więcej, zostaje odepchnięty o 5 pól. I potwór za mną nie idzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To nie jest takie złe, ponieważ mam balista gun z zasięgiem 4-6. Idealnie, tak. Idealna pozycja do tego, żeby skorzystać przy najbliższej okazji. Dobrze, więc Hekaton kończy swoją turę. I rozumiem, że pewnie przyszła pora na Herodotusa. Tak? Który no, jest wyposażony w tarczę i w jakiś tutaj pancerz. Tym samym no, ma większe szanse na uniknięcie ataków. Czy wybronienie ich. Mhm. I tym samym no, może warto by było, żeby jak zaszedł drogę Hekatonowi. Mógłbyś? Mhm. Czyli zachodzi mu drogę, staje na wprost i bliżej, tak. Bo musisz być blisko, tak? Tak, no nie mam zasięgu, nie mam w zasadzie żadnej broni. A, nie, no, w sensie mogę atakować swoją tarczą. No nie jest może to najskuteczniejsza broń na świecie, ale myślę, zawsze lepiej niż wcale. Tak, myślę, że... Jeżeli nie ma się broni, ma się pięści. Tak jak wspomniałam, jeśli macie jakieś pytania, drodzy widzowie, w komentarzach jest na to świetne miejsce. Ja bardzo dziękuję Wam za wizytę. Dziękujemy za i za rozgrywkę, którą pokazaliście i która gdzieś tam drobną część obrazuje. Trzymam zatem kciuki, życzę Wam powodzenia. Nie dziękujcie, bo ponoć się nie dziękuję. Panie dziękuję. I w takim razie dzięki serdeczne Wam za uwagę. Widzimy się w następnym materiale. Cześć. Dzień.